Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed wami 17 odcinek Supermarket Simulatora, czyli tworzenia sklepu od zera do milionera. Moi drodzy, zapraszam was do oglądania tej wspólnej przygody, ponieważ w dzisiejszym odcinku będzie się znów dużo działo. Przyglądaliśmy się pracownikowi, zresztą zrobiliśmy ulepszenie, tamten kwadracik w narożniku kupiliśmy. Przez co oczywiście w poprzednim odcinku miałem dużo, dużo wymysłów, pomysłów i wszystkiego, co leci, jak to tutaj ogarnąć. Udało mi się tak, już chciałem zrobić przymiarkę do 4 kas, moi drodzy. 3 kasjerów sobie jest. Nie wiem, czy wszyscy będą potrzebni. To się okaże po tej dniówce, którą też pewnie dzisiaj zrobimy, bo te licencje, które na dziś są planowane, no to raczej zrobimy na 2 raty, bo na tyle kasy nam nie starczy. Jest pracownik, który coś tam uzupełnia. Poprzestawiałem. No i nadal jest oczywiście ciasno, bo tutaj zamysł jest prosty, że trzeba każdy metr tego sklepu wykorzystać, ale no dając 4. kasę trochę poprzestawiałem. No nie jest to tak idealnie, bo jak widzicie są te białe za kasjerami. No szkoda, że nie można tam coś kolorowego na przykład powiesić na tym, bo byłoby po sprawie. Natomiast ogólnie tutaj jakoś mi się udało to rozwiązać. No kosztem tego, że zastanawiam się, czy na pewno nam starczy zamrażarek do tych nowości, bo lodówki się nie martwię, tu jest jedna wolna, zobaczcie ile mamy wolnych lodówek. Starałem się po przestawianiu troszeczkę mocniej zastanowić nad tym wszystkim i teraz, moi drodzy, jest to tak zrobione, że no na maksa praktycznie te alejki między regałami są ściśnięte. Gdzieniegdzie tam, jak widzicie, jeszcze jest porozwalany papier toaletowy, który no jest, można powiedzieć, w promocji. Musimy go wyprzedać, czyli tak, tu jest dział z mąką, nic tu się nie zmieniło, tutaj są te makarony, ewentualnie ryże naprzeciwko, zobaczymy jeszcze jak to ułożymy, tutaj jest sobie puree, zobaczę gdzie ziemniaki powrzucam, bo i one też dobrze schodzą, samo to tutaj na dole to za mało, więc gdzieś na pewno ziemniaki będą musiały być, tutaj jest dział taki miotki, nutelle, cukier, no czyli też się wiele nie zmieniło, no może coś tam się stroną zamieniło, bo ja też te regały przestawiałem, ale generalnie jest ok, mamy jakieś tam ewentualnie wolne miejsce na nowości, które będą powiedzmy słodkie, czy takie w miarę neutralne, no i udało mi się ogarnąć dzięki temu przestawianiu jako tako dział chemii i tutaj stwierdziłem, że te, akurat tu jeszcze się nie wyprzedały, ale te produkty, które schodzą dość mocno, ten WC, czy te tutaj tam jakieś tam pewnie tabletki do kibelka, jak się domyślam, to owszem, będą na podwójnych półkach, tak samo te tabletki do zmywarki, ale na dole będzie sobie już papier toaletowy i to będzie taki kompromis, myślę, i tutaj z tym jaja level, jak ja to mówię, zrobimy identycznie, tylko wiadomo, na dole musi się wyprzedać, bo nie chce mi się przekładać, tu pewnie tak samo zrobimy z tym. Także tu też poprzestawiane jest o tyle, że no tu mamy jakiś tam powiedzmy płyn do pukania, no ten jaja level można przyjąć, że też jest płynem do pukania, bo tak się domyślam. Mydełko obok mydełka, czy tam szamponu, no to tak jakoś tam powiedzmy, że jakiś sens ma. No i tu były tymczasowo włożone papiery, jak widzicie jeszcze gdzieś tam mi pozostawały mydełka, bo mi chyba pracownik je uzupełnił, także no to taki niestety mały minus tego pracownika, gagatka, musiałem go zwolnić, ale potem się zorientowałem, że zwolniłem kasjera zamiast magazyniera. No życie, życie, życie. No więc tutaj też coś takiego fajnego będzie można w razie czego dodać. Tylko no musi się coś jeszcze posprzedawać, więc też przejrzymy co to za produkty. A tutaj licencja alkoholowa jak najbardziej się sprawdzi, bo zobaczcie, jesteśmy o tyle przygotowani, że śmiało drugi rodzaj wódki, czy jakieś wino tam czytałem, coś jeszcze. Zobaczcie, to śmiało tutaj wejdzie do działu alkoholowego. Chipsy przesunąłem tutaj. O, tu są jakieś te ciasteczka, tu jak widzicie są kawy, no także jest generalnie spoko, więc zacznijmy może jakoś w jakiejś tam kolejności sensownej, bo moi drodzy, też te produkty będzie trzeba kupić, tutaj no nie ma żartów. Tutaj jest licencja na coś, co jest, no to 2 licencje kupmy, widzowie, jeśli dobrze się ogarnąłem, bo część się domyślam, tak, dużo nowych produktów, a 3. licencję zostawmy sobie na koniec, od końca, jakieś wino, no to lecimy. Whisky, widzowie, whisky, kolejna wódka. Dobrze, no na razie skromnie po 2 kartony. Oj, jakieś kolejne duże piwko. Kolejne piwko. O, widzowie, czy my się z tym wszystkim pomieścimy? I teraz nie pomyślałem, bo nie mam
Nie mam lodówki, moi drodzy. Tutaj jest do frezera wszystko, do zamrażarki, ale sobie poradzimy, słuchajcie. Po dwa kartony skromnie, kolejne lody. Oj, żebyśmy my się, widzowie, teraz nie pogubili. Jeszcze kolejne lody. Oj, oj, oj. Chyba to jest wszystko teraz. Oj, 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 to mamy sporo nowości. No to nic. Najprostsza rzecz, dlatego zacząłem od wina, bo mamy dział alkoholowy najprostszy. O, proszę, wino. Także to będzie najmniejszy problem. No whisky musi stać na... Dobra, czekajcie. To wino wstawmy tutaj. Jeżeli jest jakieś duże piwko, to duże piwko pójdzie na dół. Duże piwko pójdzie na dół, bo to widzę znowu taki rodzaj beczki jakiejś. Troszkę tego tu mamy, widzowie. O, whisky. Chyba whisky. No, whisky, whisky, whisky. Nie jest to fakt Johnny Walker, ale jakaś fajna whisky. Więc może sobie stać. Dobra, po 12 w kartonie. No to teraz obroty zaczną się, moi drodzy, robić. Zaczną się nam generować obroty. Co tu mamy? Tu jest teraz takie... O, jeszcze akurat chwyciłem whisky, to co szukałem. Więc zobaczymy, czy te 250 dolarów obrotu, czy częściej będą po 200 dolarów kupowali. Zobaczymy. No dwie półki tak pod rząd, myślę, jest ok. Obok whisky najwyżej się drugi rodzaj wódki postawi, bo gdzieś tu widziałem była. O, właśnie ją chwyciłem. Magnat jakaś wódka. Nie wiem, do czego to jest podobne. Tak troszkę bardziej Bolsa mi przypomina. Chociaż z drugiej strony moglibyśmy teraz tą wódkę też posegregować, ale to znając życie muszę, wiecie co, i tak postawić. Czekajcie. Bo nie wiem, czy w tym momencie tej jednej nie będziemy mieli za dużo. Zobaczcie, ja bym to wtedy wódkę obok wódki postawił i sru. Najwyżej, w najgorszym wypadku, na trzech półkach. O, żeby już tam, wiecie, nie było po kartonach porozrzucane. Ale wódkę obok wódki, o. Ja myślę, że tak będzie spoko. I tyle tej wódki starczy i na samym dole będzie sobie, moi drodzy, to piwo takie beczułkowe. O, właśnie o nim mowa. Zobaczcie, co mówię, to chwytam w rękę. No po prostu jak jakaś wróżka. Tutaj bym na pewno dał te piwa, bo one się sprzedają. No to musimy z tych tutaj skorzystać, kolejnych regałów. No nic, będzie trzeba częściej towar, widzowie, uzupełniać, bo jak widzę, aż tak znowu się nie... No nie rozepchniemy się tak z tymi piwkami. Ewentualnie tutaj może coś o tych pomyśleć, żeby tylko tu ograniczyć i wtedy to też by była opcja. Zobaczymy. Zobaczymy, widzowie, co. O, tutaj jeszcze winko. No tak, bo po dwa kartony zamawiałem wszystkiego. Także zaczniemy od tych licencji. Zobaczymy, jak to się na sprzedaż przełoży. A ja nie chcę, moi drodzy, też... nie chcę też, słuchajcie, przesadzić. To jest jakiś wege mix to do zamrażarki. Jeszcze ten temat, o, ten temat z zamrażarką, to mnie troszkę... W ogóle ile my tu mamy jakichś dziwnych rzeczy. Czekajcie, to jest jeszcze jakiś rodzaj piwa i ja się obawiam, że te piwo będzie musiało pójść do lodówki. Ale sprawdźmy, no... To dobrze, widzowie, no to... To będzie trzeba tą małą lodówkę wykorzystać na browarki. Albo tą kolę usuniemy. To słuchajcie, bo kolę można przełożyć. Kola może sobie stać gdzieś, ja wiem. Tutaj jest woda. Sok jabłkowy. No to może obok tej wody tą kolę postawimy, bo tutaj są te soki też. To obok tej wody byśmy postawili tą kolę. No nic, to trzeba kupić karton coli. No widzicie, widzowie, widzicie, to nie wszystko nie jest takie proste, to wymaga, ale podoba mi się to, ja się oczywiście śmieję, że nie jest proste, natomiast mi się to podoba, bo ewidentnie, słuchajcie, Supermarket Simulator nie jest grą dla jełopów przysłowiowych, dla ludzi, którzy chcą wszystko mieć od razu, już, zaraz i nie potrafią wysiłku żadnego włożyć, to rozbudza kreatywność. Ale jestem no przekonany, że no nie podoba się takim osobom, które by wszystko chciały, nie wiem, na modach grać, jak to często, nie wiem, w Eurotracku widziałem, że ludzie próbowali modować coś, co jakby nie ma sensu modować. Mówię oczywiście o zarobkach, bo niczym innym, moi drodzy. Także nie ma to tu iść na łatwiznę. Mnie na przykład takie rzeczy kręcą i was też tym chcę zarazić, żebyście rozwijali sobie taką smykałkę do biznesu. Myślę, że całej lodówki tam nie zastawimy tym piwem. Po prostu trzy półki na razie starczą tymczasowo.
sumie tu mieliśmy jeszcze miejsce, tam nawet i ta kola mogła stać. Ale... Czekajcie, na dole już niech sobie stoi kola, bo ja mogłem tą kolę tu wstawić zasadniczo, ale... Bo bardziej by pasowała do rodzaju napoi niż koło tej wody, ale w zasadzie, wiecie co, kola się nie gryzie, kole... Kole akurat moim zdaniem można, moi drodzy, wstawić wszędzie. Dobra, to weźmy karton z tym piwem, żeby nie iść na pusto. A jak widzicie, korzystamy z każdego wykonanego kursu. Jestem ciekaw, to mi Heinekena chyba... Nie wiem, co mi przypomina w zasadzie już co. Bardziej mi chyba to przypomina Heinekena niż to obok. Nie wiem, ja tam, bo to pewnie jakieś mogą być kompletnie amerykańskie piwa, więc mogę nie kojarzyć. Dobra, i co tu my jeszcze mamy? Jakaś kolejna pizza, widzowie, kolejne lody. Lodów to będziemy mieli trzy rodzaje, także po pewnym sensie się nam tu żarty już skończą. To jest, nie wiem, jakiś Wege Mix, to jest powiedzmy taka dość neutralna sprawa, bym powiedział. Tutaj jeszcze jest to piwko. Ja nie wiem w ogóle, słuchajcie, będziemy musieli pewnie, znając życie, zamówić kurczoki, żeby je poprzekładać, bo... O, tak mi się wydaje. A tu jeszcze jedno piwo jest. Uej, aż się w drzwiach, słuchajcie, zawiesiłem z wrażenia, nie? Słuchajcie, my tu mamy jeszcze jedno piwo. A to do lodówki? Nie, to nie jest do lodówki, to jest na półkę. No wiecie co, tak na upartego ta... Znaczy, ja bym chętnie to piwo wtedy tu wstawił, ale... Bo czy koło wina piwo wstawiać, no... Tu bym jeszcze jeden zostawił do whisky, to zróbmy inaczej, widzę. To poprzekładajmy, da się pięknie. O, tego jest tu dużo. I nie ma problemu. I tak ma dużo półek, no to to piwo może mieć... taką jedną podłużną półkę. Przecież nie musimy wszystkiego w jednym schemacie. Ja układam też tak, jak jest mi wygodnie. I tu może sobie na dole lecieć inne piwko. I będzie gitarka. Widzicie, to wszystko jakby taki... Dobra, to tu chyba też będzie to piwko. Dobra, no to trochę tych piwek nam przybyło. Alkoholi w ogóle nam przybyło, widzowie. Że sklep się rozwija, kolejne działy. W razie W, jak będę chciał, to tą gorzołę, ona nie musi stać na trzech półkach, może na dwóch. A może stać na trzech? No zobaczymy, jak to będzie się sprzedawało. Nie kupujemy na razie tych beczkowych piw. Na razie one są. Musimy też uważać z kasą. I teraz będzie zabawa na 102. I to jest jakieś fasolki, słuchajcie. No właśnie, i tutaj tego się obawiałem, że tych kurczoków mamy strasznie dużo. I to będzie bardzo trudne do zrealizowania. W ogóle jaki tu plan teraz... Dwie lodówki z kurczakami, widzowie, muszą być. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć lodówek mamy do zwolnienia ewentualnego. Tak naprawdę te rzeczy jak takie tamte, to możemy po pół, znaczy zamrażarki, nie lodówki, co ja mówię. Takie rzeczy to możemy mieć po pół. Tu jest jeszcze, co to są? Chipsy? A, to jest jakieś potato. No ale to może być, to się nie gryzie z tymi wegańskimi. I tak samo myślę, że te kraby też za dużo zajmują, to, ale nie da się tego wyciągnąć, to crab stick. Bym też chętnie skurczył. O, zdziwiłbym się, jakby kurczak mi wszedł. Dobra. To czekajcie, to tak, kupmy, znaczy kupienie kurczaka nic nie da, bo jest na full. Gościu chyba pouzupełniał na magazynie. I to jest problem, bo będę musiał, widzowie, pilnować. Będę musiał pilnować, ale wiecie co? To kurczę, tutaj jest dużo teraz tych towarów. To nic, weźmy te crab sticki. Chociaż nie chcę ich, jakby nie zależy mi na nich, ale... Ja w ogóle nie lubię takich... owoców morza. I zróbmy to tylko tu, na tej połowie. To wyciągnijmy, tylko czekajcie, żeby nie... Bo ja już teraz nie pamiętam, czy... Czy miałem na magazynie te crab sticki, czy nie miałem, żeby mi ten, kurczę, gałgan, gagatek jeden zaraz nie ten. No i lody oczywiście nie pasują koło tego. A tak średnio lody koło krabów. To jest jakaś pizza. No w sumie pizza by mogła sobie być. A tu jest jeszcze, a to było już to wege, czy to nie było? Czekajcie, bo ja już się pogubiłem. Nie, nie było. Jeszcze inna rzecz. Jeszcze jakieś inne. No dobra, no to dajmy tu.
Najchętniej bym te kraby wyciągnął, powiem szczerze. No i trochę za dużo tych kurczoków, zdecydowanie. No ale wiecie, te kurczaki też sprzedają się, więc tutaj na dalszy rozwój on tak szybko pewnie nie nastąpi, bo mówię o rozbudowie, to już jest kasa taka, której tak szybko nie zdobędziemy. Także na pewno bym musiał kupić kolejne zamrażarki. Tu nie ma zmiłuj. No i dobra, no i tych lodów nie wstawimy w tym momencie, widzowie. Muszę pilnować, aż się sprzeda. I tych lodów nie wstawimy. Trzy produkty będą nam brakowały. W sensie, że nie mam jak tych kurczaków wyciągnąć. Więc możemy, wiecie co zrobić? Promotion. Promocja na kurczaka. Tylko dzisiaj, widzowie. Tylko dzisiaj promocja na kurczaka. No dobra, no to co? I niech te papiery jeszcze się sprzedadzą, bo... Bo mi tu przeszkadzają, ale nie mamy. A zobaczmy, co w tej licencji następnej jest, bo generalnie z kasą nie stoimy źle. Moi drodzy... Aha, jeszcze trzeba ceny ustalić, widzicie, bo ja już się zagubiłem. Znowu bym otworzył sklep, a tu... Zobaczmy, co jest ostatnia licencja, na jaką możemy sobie pozwolić. To są cheesy, ryż... Dobra, wiecie co? Akurat, ale nie mamy kasy. Dobra, tyle. A zresztą, widzowie, ja ciągle te kredyty biorę na chwilę. Później je spłacam. Ja się będę szczypał, widzowie. Ja się będę szczypał. Parmezan. To z 2, 3. Tutaj też to koło sera pójdzie. To jest jakiś coś rodzaju jogurtów. Zaraz się odnajdziemy w ogóle, tylko czy na pewno nie wiem, czy dobrze powstawiam, bo jakby do końca nie zawsze wiem, co jest co, nie? I teraz by było fajnie, bo jogurty byśmy mieli obok jogurtów w zamrażarce, w lodówce. Ale tu teraz nabroiłem. Darom, to jest cane sugar. Kolejny cukier, ja już wiecie, co gubię się z tymi cukrami, widzowie. Jak dla mnie, no to dobra, no Daron jest tu, to Daron dajmy tu, ale powiem wam szczerze, nie... Widzowie, powiem wam szczerze, że ja już z tymi cukrami się gubię. Ile można mieć cukrów na sklepie, kurde? To będzie jakiś ser. No to by trzeba koło serów, ale to nie będzie takie proste. No niestety musi być obok jajek. Nie mamy wyjścia. Nie będę teraz przestawiał. Mogę co jedynie lodówki wtedy zamienić, widzowie. I tak zrobimy, wiecie? Powstawiam tu, no... Widzicie? Moja własna broń mnie niszczy, że taka ciasnota. Słuchajcie, to jest plan. Jak za dużo miałbym przestawiania, to po co przestawiać? Można, widzowie, słuchajcie, przestawić całą lodówkę, tak jak ja całe regały przestawiałem. O, można stąd wrzucać. Pięknie, widzowie, po co ja tam skaczę po tych zamrażarkach, jak z daleka można. Dobrze, jeszcze jakieś... A, jeszcze jedno kupiłem z serem. Dobrze, to już tych serów też mamy sporo, ale jeszcze z serami rozumiem, bo to są różne rodzaje, a cukru, no to... Może być cukier brązowy, cukier biały, no nie wiem, cukier puder, ale... To kolejny jakiś... Uncle Ben's chyba to jest, podróbka ryżu, Uncle Ben's. Ewidentnie, bo jest Uncle napisane. Widzicie? Tylko to jest Uncle Stony, a tam jest Uncle Ben's. Dobre, to skojarzyłem, ale po co mi, kurde, trzeci ryż na sklepie, tego nie wiem. Ale czy ja nie miałem parmezanu już? Parmigan... Przecież miałem parmezan. Jako ser parmezan już miałem przecież. Mówiłem parmezjano. Kolejny cukier? No dobra, tylko ceny, żebym ustalił, bo widzicie, się zapędzę. Nie wiem, ja się gubię, słuchajcie, trochę. Po co mi dwa rodzaje parmezanu? Czy to może jakaś pewnie różnica być w opakowaniu? A czemu tak się dziwnie wypakowało? Oj, coś mi musiało na drugą stronę uciec, widzowie. Nie, nic. Czasami, wiecie co? Zauważyłem, że jak te regały blisko siebie stoją, to powiem wam, że czasami jest zbugowane to tak, że na regał obok ci się towar ustawia. To też was chciałem przestrzec, to już zauważyłem, potem się dziwiłem nieraz, co się stało z towarem, a towar był na regale obok, z drugiej strony. Także no nie wesoło, widzowie. Dobra, tu jeszcze coś, co my tu mamy? A, to jest jakiś jeszcze też chyba...
Dobra, to jest jakiś rodzaj takiego serka chyba. Ser grecki chyba. Jak są te takie białe, no bo białych nie mieliśmy za dużo serów. Dobra, no to to już tam akurat bez znaczenia. To już widzowie akurat, wiecie co, nie musimy się jakoś tam sprężać, bo to zawsze przestawić można. Ważne, że i tak już mamy jakoś działy podtworzone i w miarę... Jak coś źle będę stawiał, to znaczy, że po prostu... Nie wiem, źle zrozumiałem, co to za produkt, ale to też wina tego, że to nie jest napisane. Ege zamiast wege, dobra jest, tu są lody, kurde, bajzel narobiliśmy, widzowie, straszne, dobra, to ten ser też wstawmy. Czyli trzech produktów, no nie wstawimy, bo to do zamrażarki, a trzeba wyprzedać kurczoki. I nic z tym widzę, a, bo to jest po tyle pakowane, widzicie, to też czasem jest mylące, nie wiemy po ile co jest pakowane i jak to zamawiać. Niby to jest napisane, ale to też nigdy nie wiadomo, ile wchodzi na ten. Ile wchodzi do lodówki. Dobra, widzowie, to tu jeszcze mamy jogurta. Białego takiego. No to rozumiem, tamten kolorowy to jakiś był smakowy, chyba wielowodny. No, w przypadku różnych rodzajów jogurtów to jestem w stanie zrozumieć, bo są różne smaki. To jeszcze rozumiem. Ciekawe, jak to się będzie miało do ceny, widzowie. Tutaj jeszcze ten parmigiano numer 2. Nie wiem po co, ale jest. Dobra, mamy drugiego parmezanu. No i co tu jeszcze nam brakuje? Nie będę na razie tych lodówek, słuchajcie, przestawiał. Najpierw zobaczymy, jak to się będzie w ogóle sprzedawało. A jak się przekonamy, jaka jest sprzedaż, to potem się możemy, słuchajcie, głębiej zastanawiać, jak to przestawiać. Bo teraz to myślę, że to tak też będę kombinował, a może się okazać, że te produkty... Bo nie każde produkty się dobrze sprzedają. A tu jeszcze jakiś makaron, widzowie. No to rozumiem, bo to makaron rurki. No to rozumiem, że jest inny rodzaj makaronu. Pięknie. No to nie wiem, to tu wstawimy, nie? Tu były ziemniaki, to pyry tu były. No to wstawimy te rurki, dobra. No to rozumiem, że są różne rodzaje makaronów, no bo to tak samo. No to akurat nie mówię, że coś dziwnego dla mnie, bo... Bo mamy rurki, przecież mamy te świderki. A w sumie nie wiem, wszystkich nie znam się. Coś tam lubię czasem pogotować, spaghetti uwielbiam, często gotuję. Dobra, widzowie, ale mnie nie o jedzeniu, bo się głodni wszyscy razem tu zaraz zrobimy, a ja tak lubię ludziom czasem apetyty robić, my musimy ceny ustalić. A to do kosza. Także, moi drodzy, ustalamy ceny i bierzemy się do roboty. Dobra, zaczynamy od tej części alkoholowej, od której zaczęliśmy. 2,09, takie tanie piwo? Co to za tanie piwo, widzowie? Dobrze, tu jest ok. O, 15 winko, widzowie, będzie się działo. Będzie się działo, bo widzę, whisky to już musi z 4 dychy kosztować. Tak mało za whisky? Ty whisky tyle samo co wódka, widzowie, niesprawiedliwe. Myślałem, że będzie whisky droższe, a ten tutaj? 26. Tradycyjnie... Ceny ustalamy od razu, a to jest jakaś droższa wódka, no dobrze. Słuchajcie, ja też powiem wam szczerze, no niby mieliśmy nie zamawiać wszystkiego, wszystkich trzech licencji, a jednak to zrobiłem. Ale też zapomniałem o tym całkowicie, że kredyt spłaciłem, nie? Także wiecie, to też ma jakieś tam znaczenie. W zasadzie mamy tyle kasy z tego kredytu, że jeszcze bym mógł coś tam domówić, ten ser bym musiał domówić, więc generalnie te sery, to po kartonie i tak możemy domówić. No, widzicie? I nie przejdę. Tak naustawiałem, że nie przejdę i muszę wskakiwać na zamrażarkę. O kurde, ale drogi ser, widzowie. No to ja już jestem pewien, słuchajcie. Ja już jestem pewien, moi drodzy, że w tym momencie to my będziemy mieli te 200 przebite i to kilkukrotnie u kilku osób. Widząc ceny co niektórych produktów, przepięknie, widzowie. Bardzo, ale to bardzo mnie się to podoba. Już jestem podjarany tym wszystkim, tylko martwi mnie, że oczywiście nie spełnimy oczekiwań klientów, bo wszystkiego do zamrażarki no nie da się włożyć. Tutaj zróbmy może promocję, ale też nie róbmy promocji, bo się skończy, kurczę. To w zasadzie, no... Powiem wam tak, założenie powinno być takie, widzowie...
że każdy produkt powinien mieć swoją jakby zamrażarkę. I to jest tak, jak mówię, że na przykład jeden produkt na połowie lodówki, no tylko że w lodówce to wygląda inaczej ilościowo, bo zamrażarki mają słabą pojemność. I tak samo każdy produkt, gdyby miał swoją zamrażarkę, to jest idealnie pod kątem uzupełniania tego towaru. Dobrze, moi drodzy, tu się jakieś napoje skończyły? Nie, bo tu nic nie było, także tu można tą etykietę wywalić. Chyba, a nie, jeszcze tam musimy iść, w stronę makaronów. Czyli, moi drodzy, jeszcze bym... A to chemia się żadna... Ja myślałem, że chemia nam jeszcze jakaś przybędzie, a tu... To co, ja nie zamówiłem, kurczę, tej licencji? A czemu ja myślałem, że jakaś chemia nam się... Coś mi się przyśniło, widzowie. Byłem przekonany, że chemię nam jakąś jeszcze uzupełni, a tutaj nam uzupełniło generalnie kolejne alkohole, whisky, no to... Chociaż byłem przekonany, że whisky będzie, moi drodzy, droższe. Serio. Ja liczyłem, że whisky z 4 dychy będzie kosztowało, a nie tam papierdółkę. No dobrze, no generalnie towar mamy, więc tu nie ma co się szczypać. Po kartoniku tego można zamówić i ten taki ser żółty jeden, bo... dobra, kawy myślę, że się nie skończą. Widzicie, to ma swoje plusy, jak się tak ustawia na półkach, bo... a to także tutaj lodóweczka. Od razu domówimy, bo widzę, że tam chyba się ten ser kończy, to nawet dwa kartoniki weźmiemy. I co tu jeszcze miałem zamówić? Raczej z tych nowości teraz, nie? Ten parmezan jeden ten cheese, jeden jogurt. Tego nie, bo tego pamiętam, że dużo wchodziło na półkę. To może jedno piwko nowe. O właśnie, jak już tu jesteśmy przy nowościach, to... To myślę, że żeby się nie okazało, widzowie, że któraś z nowości nam się skończy... My możemy sklep uruchomić, a ja mogę latać i to uzupełniać. Przecież kto powiedział, że... Widzowie, kto powiedział, nie wiem, tego chyba nie zamówiłem ostatecznie, kto powiedział, że przecież ja nie mogę tego uzupełniać w trakcie? Na pewno wszystko... A to jeszcze jedno piwo jest, tego piwa też... To dwa rodzaje piwa dzisiaj. A czekajcie, ja tylko jedno piwo wrzuciłem, to jest tak... Zgłupiałem w tym momencie, nie? Widzowie, czekajcie, no bo to rozumiem, to jest sześciopak, to jest to. Ale w butelce, czy ja widzę dwa piwa? Nie, dobra, przyśniło mi się. Widzicie, dzisiaj mam jakieś... Dzisiaj mam jakieś, słuchajcie, tutaj chyba schizy i mi się wszystko przysypia. Słuchajcie, generalnie sklep możemy otworzyć, bo ceny mamy. Chyba, że ty, drogi widzu, zauważyłeś lub zauważyłaś, droga widzko, że gdzieś nie dałem ceny. No ale to już nawet jak zapiszesz, to będzie po fakcie, bo niestety nie jest to na żywo, tylko odcinek, więc będzie pozamiatane. Otwieramy ten bajzel. Nie tak, jakbym sobie to życzył, bo chciałem wszystkie półki zapełnić, ale też trzeba wyprzedać, widzowie. Dobra, tutaj. Trzeba koniecznie, słuchajcie, wyprzedać te papiery toaletowe i zrobić porządek. O, widzicie, staram się jak mogę, żeby tu jakoś ręce i nogi miało. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj na chemię trochę miejsca jeszcze mamy. O, to doładujemy te... Te cukry i na dole mleko, super, tak ma być. Oto jest ten dział z płatkami, no to tamto mleko. A, ten ser miałem szybko uzupełnić, bo go jest bardzo, bardzo mało, widzowie. Ciekawe, czy z tej strony też się uda? Uda się, zobaczcie, co ma się nie udać. Zresztą tak jak wam mówiłem zawsze, szanse są zawsze pół na pół. Nie ma czegoś takiego jak jakaś, nie wiem... Jakaś szansa na coś. Szansa jest zawsze pół na pół. Albo się uda, albo się nie uda. To jest moje prawdopodobieństwo. Ja tam żadne inne, słuchajcie, prawdopodobieństwa nie wierzę. Dobra, to już mamy na pełno. No, to wstaje. Już kasują kasjerzy. Słyszycie? Trzech kasjerów już pracuje. Ja będę jako czwarty. Oczywiście chcę być na kasie, dlatego że chcę zobaczyć, jak te zamówienia będą się kształtowały. No dobra, to już niech ta gorzoła tu będzie do dołu. Trudno. Zobaczymy, co się będzie lepiej sprzedawało. W sumie tej wódki to tyle nie schodzi w ciągu dnia. Chyba te piwa prędzej. No ale to dopiero dniówka nam tak naprawdę pokaże, co się pokończy. A, to te piwa nie mamy gdzie... A dobra, pod wódkę może wstawimy zwykłą. Ile pan poczeka, drogi panie? A nie, bo wódki jest tu za dużo. Cholera.
Bo tu na dole miały być te beczki, więc widzicie, to też tak nie jest hop-siup. Ach, dobra, już do pana idę, no. Oby pan dużo zamówił, drogi panie, bo tu cztery kasy, kurczę, a pan musi do mnie dzwonić. O nie, czemu ja jestem na tej kasie? A ciekawe, czy jak ja bym na pracownika kliknął, to bym się kasą zamienił. Wiecie co, a ten już coś marudzi, no, już nie znalazł lodów. A, bo tu jest gotówka. No dobra, ale może będzie dla mnie challenge. Gościu, jeszcze ty? Ja już idę stąd, panie. Ja tu nie mam czasu, bo zaraz reszty nie będę wydawał jak trzeba. Będzie znowu winny grosika. Już schodzę, nie ma mnie dla nikogo. Ciekawe, czy jakbym kliknął tutaj, to bym się zamienił z pracownikiem, bo... Czy oni na łeb upadli, widzowie? Oni tak specjalnie mnie trolują. Oni to robią specjalnie, widzowie. Ja tutaj chcę towar rozładować kulturalnie, grzecznie. Dobra, winko, to jak już robimy porządnie, to już róbmy porządnie. A to już ktoś kupił winko, widzowie. To już ktoś kupił. O, łyskacz. Jest i łycha. To jakby jeszcze alkohole doszły, to jeszcze trochę miejsca mamy. Także dział alkoholowy. Póki co nie musimy się martwić, że się nam jakoś skończy. Dobra, to niech będzie challenge dla widza. Drogi widzu, jeśli doceniasz moje starania, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a ja dzisiaj zrobię dla ciebie właśnie taki challenge, że będę stał na odwrotnej kasie. Był tu pracownik, a ja chyba w niego kliknąłem i się zamieniliśmy. Ja w tej chwili... O, 170, zobaczcie, jakie ładne zamówionko. 30 mam mu wydać, bo już zgłupiałem. No to było warto. Było warto tu przyjść. A ja na odwrotnej kasie to ja nie umiem, słuchajcie, obsługiwać, bo to wszystko jest, widzowie, w drugą stronę. Już ktoś mi tam trąbi. Ludzie, kochani, no widzicie, co człowiek na chwilę zejdzie z kasy, żeby rozładować towar, to mi trąbią tam w tą kasę, jak wołają jak jakiegoś kelnera w recepcji, kurde, o, słyszycie, cyk, no cyk, cyk, cyk. Czekaj tam, panie, co ja, kelner jestem, kurde. No, już na lody narzekają, już chcą lody kupować. I to jest oczywiście, było to do przewidzenia, bo i to jest właśnie ten dowód, o którym wam mówiłem, że jeżeli kupicie na jakiś produkt licencję, to po prostu będą wam się pruli, a dopóki nie kupicie licencji, to jest wszystko dobrze. Także zakup licencji was nie... Oj, tam pani chyba dużo nakupowała, więc ja może do niej pójdę jednak, widzowie, bo... Tak marudzę, że muszę iść na kasę, a może się okazać, że $250 leci zamówienie jedno. Zobaczmy. Będę dążył, tylko... Oj, tylko widzicie, aj... Muszę też... nie, małe zamówionko. Bo wiecie, dlaczego, co ja tutaj chcę pilnować? Chciałem... Oj. Widzicie? Dlatego się gubię. Słuchajcie, bo ja tu chciałem też pilnować tego, żeby... zdejmować etykiety z kurczaków z zamrażarki, jak one się wyprzedadzą. I dlatego mi jakby jest nie na rękę być na kasie, bo ten gagatek pracownik, zaraz jak się kurczaki sprzedadzą, to... A nie sprzedały się żadne, to jeszcze za drogo? Może jeszcze trzeba cenę obniżyć? Jakby się kurczaki posprzedawały, to muszę szybko etykietę ściągnąć. Wtedy on nie uzupełni tego. A jak nie ściągnę etykiety, to niestety gagatek będzie mi uzupełniał. Ale dobra, jadę pod prąd, kurczę, mówię, tak się czuję dziwnie, jakbym, nie wiem, w Anglii jeździł. Wszystko w drugą stronę. Ale dla widza akcja. I tak się już dniówka kończy, także... Zobaczymy, jaki będzie obrót. Pamiętam, że rekordowy obrót przed zakupem licencji, czyli jeszcze na tej poprzedniej licencji, wynosił, jeśli dobrze, widzowie, pamiętam, 4400 była dniówka, ale to były wszystkie produkty i wszystkie były w dobrych cenach. Teraz na pewno nie mamy wszystkiego w dobrych cenach. I zobaczmy, nie, no to już mamy wszystkie. A to mi się pomyliło. Dobra, zobaczcie, czyli mi się z 70 levelem pomyliło, ale widzowie, słuchajcie. My się tu nie musimy o 70 level martwić, bo ja wbijałem bardzo długo ten 56, a poza tym na 60 ewentualnie możemy się trochę rozbudować. Pomyślę, bo jeśli te 4 metry, widzowie, mają nam zaważyć na tym, że będziemy mogli mieć więcej zamrażarek w tych 4 metrach, to ja w to wchodzę, tylko tu sobie spokojnie teraz chillujemy, też będziemy jakieś odcinki robili z troszkę... jakby wbijając ten level, czyli zrobimy, nie wiem, wyprzedaż na sklepie, totalne promocje, czy tam
Różne takie rzeczy, takie już na chillu zrobimy sobie bez... Bez żadnej tutaj presji na levelowanie, no bo te cztery levele to już mi tak szybko, jak widzicie, nie wejdą, a... Poza tym mi aż tak na tej rozbudowie teraz nie zależy. Powolutku sobie możemy cykać, ale potem będzie faktycznie do tej następnej licencji. Tylko ciekawe, czemu oni aż akurat tak zrobili. Czemu na tym poziomie 56 są do kupienia aż 3 licencje, a później przez długo, długo nic. Mnie to na przykład ciekawi. Czemu nie mogli tego rozłożyć, że na 60 kolejna, na 65 kolejna? Ciekawe. Ale nie mamy dużych widzowie zamówień. Zobaczcie, nawet tam nie wiem, czy jedno było coś powyżej stówki, ale generalnie... I to możliwe, że właśnie mamy złe ceny, dlatego musiałbym przejrzeć ceny i musiałbym tą, ten niech mi tam tego kurczaka nie, ty gościu spierdzielaj mi stąd. Ja cię zwolnię, wiecie co, zwolnię tego pracownika i się sprawa rozwiąże sama. Dobra, za drogo, 7, muszą zejść mi te kurczoki. Słuchajcie, zrobimy po sprawie, no trudno, bo ja inaczej nie ogarnę, bo on mi tutaj, a dobra, teraz dobrze uzupełnia. Ja bym, patrzcie, już jest 21, a jeszcze klienci stoją w kolejce. Także chodzą po sklepie, także nie będziemy im przeszkadzali. No, tutaj na dół dam papiery, czyli tak z tym samo, z tym jaja level, to pójdzie do góry. To mogę już poprzekładać, tam bym mógł tę chemię zamówić. I wtedy od dołu dać papiery. Z jednej strony jedne, z drugiej drugie, poza może tymi szamponami, od tego momentu nie. Także teraz troszkę tym działem chemii się zajmę. No i może te papiery uda mi się stąd pozabierać. Bo tutaj też jest miejsce na coś. Jeszcze nie wiem na co, widzowie, bo tak naprawdę nie mamy nowych produktów, które moglibyśmy tam wstawić. O, i musimy za chwileczkę... O, ładne zamówienie, zobaczcie, 150. 150, także ładne zamówionko. Bardzo mnie to cieszy. O, pan kupił kurczaka. Już jogurciki, widzę, kupują, tylko jestem ciekaw... O, 102 widzicie. Także coś tam te zamówienia wzrosły, ale zaraz się przekonamy, zakończając dzień. Już? Patrzcie, jeszcze do mnie, ostatni klient do mnie przyszedł. No dobrze, ale ten tu za dużo nie nakupował. 3 dolarki dla pana, drogi panie. Dzisiaj nie robimy akcji z byciem winnym grosika. Dobrze, to możemy, widzowie, skończyć dzień. Zobaczmy, jak to wyszło, ile obrotu, czy jest więcej, czy jest mniej. 4500, czyli o 100 dolarów mamy wyższy obrót niż... o 100 dolarów, słuchajcie, mamy wyższy obrót niż mieliśmy wtedy. I teraz zobaczmy. Whisky, coś tam ktoś kupił, te piwa nowe. Nie, no tu ich nie było przecież. Wódki nowe średnio kupują, czyli wódka może być na 2 półki, nie musi być na 3. I wtedy to piwka mogą być tu. Chyba, że w ogóle zrobimy to tak, że jeden rządek na jedne piwka, a drugi na drugi. O! Może tak byśmy zrobili, widzowie. I wtedy wódkę i ten zostawimy, żeby było dla estetyczności. No i te piwa na dole. Wina pokupowali, trochę wina pokupowali. No tutaj z piwami się zrobiła totalna jakaś pustka. Moi drodzy, no tutaj tych nowych nie... Ale ja mam wrażenie, że dwa rodzaje piw były, ale może mi się coś pomyliło. Chipsów na razie średnio, dobrze, to tak. Ja zrobię zamówionko, poprzestawiam to trochę, zaraz się z wami zobaczymy. Moi drodzy, bo to nie ma sensu, żebym kolejny raz wam pokazywał, jak towar na półkach. Przestawiam, to raczej troszeczkę bez sensu, drogi widzu, więc ja to szybko postaram się ogarnąć, żeby to tutaj jakoś miało ręce i nogi. Mam przeczucie, że tego pracownika dobrze będzie na chwilę zwolnić, zanim ja to poprzestawiam, a później, moi drodzy, go zatrudnimy ponownie. Także co, ja się biorę, moi drodzy, za robotę, troszkę teraz będzie mi łatwiej, tylko jak z tymi kurczakami, no niestety, no tu dniówkę trzeba przelecieć, żeby kurczaki zeszły i to nam nic nie daje, zobaczcie, widzę. Tu możemy jedynie te nowości pouzupełniać, natomiast to nam kompletnie nic nie daje. Ktoś tu kraby mocno kupował, ale nie, kraby są w normalnych cenach. Także tą dniówkę niestety, no nie, a jeszcze pizza widzicie, no dużo produktów nam brakuje, widzowie. Bardzo dużo produktów nam po prostu, a tu jeszcze mamy, widzę, to piwko. Bardzo dużo z tych nowych produktów nam brakuje i nic z tym nie zrobimy. Tu były te ziemniaki.
To chociaż dołożę po prostu to, co się sprzedało, a coś tam widzę się sprzedało z nowości. Także, kochani, to, co mi się uda, to po prostu ogarnę, żeby był jako taki porządek. I za chwilkę się widzimy. Myślę, że możemy jeszcze sobie dniówkę razem zrobić. No, siłą rzeczy troszkę odcinki nam wychodzą ostatnio dłuższe, no bo więcej się dzieje, więcej akcji, także wychodzą dłuższe. A ja muszę tutaj właśnie poogarniać troszkę te tematy z papierem toaletowym, z ziemniakami właśnie. O, ziemniaki możemy dołożyć i w ten karton potem wejdzie nam papier toaletowy. No to ziemniaki na razie, tak wiecie, byle jak są porozrzucane na dole. Ale tutaj nie przeszkadzają, jeść nie wołają, a ja w międzyczasie się, moi drodzy, już może ogarnę w ten sposób, że stąd wezmę ten papier i od razu go tutaj wstawię, bo wiem, że on tutaj chciałbym, żeby był. O, zobaczcie, WC-ty się poprzestawia. Tu będziemy widzieli, ile zamówić. No trochę trzeba zamówić. To tu jeszcze jeden papier, te jaja level w to nie wejdzie, ale to może wejdzie, to też nie wejdzie. No trudno, życie. A nie mamy już zwykłych papierów tutaj. Co, tu nie ma? Co, ja tu coś mam w tym kartonie? Co tu mam? Ja pierdzielę, patrzcie, widzowie, co ja mądrego zrobiłem. Widzicie? Rutyna. To się, widzowie, kochani moi drodzy, nazywa rutyna. Tak się kończy rumakowanie. Dobra, stąd też możemy, myślę, wziąć, bo tutaj już będzie coś innego dawane. Także według tej zasady będę starał się trzymać i wtedy wiem, że nie przedobrze z niczym. I mimo, że te produkty są na szerokość... O nie, to już nie. Tam są. Mimo, że słuchajcie, te produkty są na szerokość... na dwie półki w sensie, tak? Bo dla mnie jedna półka to jest połowa regału. To nie będą do dołu i będzie gitarka. Dobra. Ja tu sobie to poogarniam z tą chemią, moi drodzy. Zobaczymy, co tam mi się uda jeszcze poogarniać. I za chwileczkę wam pokażę, także nie bójcie się, jeszcze się nie żegnamy. Tak jak było w tym filmie, chyba nie pamiętam. Job, ostatnia szara komórka. O, dziewczynko, umiesz się żegnać? Umiem. Do widzenia! No w ogóle był sucharski film, ale te suchary były śmieszne, to naprawdę było fajne. Dobra. Tu już nic nie zrobimy z tym jednym, ewentualnie, nie wiem. Tutaj na razie i tak nic nie ma to. Wiesz, ja bym wolał, żeby to stronami było. Nie chciałbym, żeby... To zostawimy, poczekamy, aż tamte przełożę. Dobra, biorę się do roboty, zaraz wam pokażę, moi drodzy, co takiego mądrego wyczarowałem. Dnia jeszcze nie włączam, bo jest bałagan i chcę to w miarę ogarnąć, pouzupełniać i za chwilę wam pokażę, co i jak zrobiłem. Zobaczymy, jaki utarg wyjdzie. No dobra, moi drodzy, jestem, poukładałem, zaraz wam zresztą pokażę jak, ale wpadłem na pewien pomysł, posłuchajcie. Najbliższa licencja będzie dopiero na 70 levelu, a my generalnie mamy ten sklep rozwinięty już na grubo ponad 70 level, jeśli chodzi o jego pojemność, tak? No, rachunków nie płacę, trudno. To widzicie, 70 level to jest kolejna licencja i tam też nie będzie za dużo produktów. Więc... po co nam tyle półek, których i tak w połowie nie wykorzystamy? To znaczy, tu już nie będę kombinował, bo ziemniaki można wrzucić, czy tam papier i spoko, tak? Już tutaj niech te półki zostaną, bo jest jakiś tam, no to naprawdę się namęczyłem, żeby to ułożyć. Ale te cztery półki można wziąć i tu wstawić cztery albo pięć, nie wiem, zobaczymy, zamrażarki. Oczywiście my je sobie złożymy do kartonika. No niestety, nie wiem, gdzie to złożę, bo w magazynie, kurczę, miejsca nie ma, więc będzie musiało leżeć pod magazynem. Mam nadzieję, że nikt nam nie zajumie. No i w ten sposób, widzowie, zapakujemy te nowe produkty, bo ja nie widzę w tym momencie innego wyjścia. Regały nie zginą, były kupione, no oby tylko nikt nie ukradł, oby nie zniknęły. Tak? No myślę, że nie, no jaja sobie, tu raczej nic nie znika. Jeszcze się nie spotkałem, mówię, spotkałem się z tym, że jak pracownik ładuje coś na półki i robimy save'a, wychodzimy z gry, to i owszem, karton zostaje. Ale tak, żeby coś mi zniknęło, to jeszcze nie zauważyłem. Także no, moi drodzy, no, złóżmy sobie te kartony tutaj, no trudno, no jest bajzel, wiem, że jest bajzel. Postaram się już teraz to tak spakować. Zwróćcie uwagę, że jak to spakuję do zamrażarek, to już nie będzie bajzlu. I może nam się uda to ogarnąć, bo liczyć na to, że same kurczaki się... Liczyć na to, słuchajcie, że same kurczaki... A trudno, chodnik należy do mnie.
że same kurczaki się sprzedadzą, no to jest tak troszkę, widzowie, słabo, prawda? Kasę mamy, więc akurat możemy sobie 4 zamrażarki kupić. Ja myślę, że one wejdą. Wątpię, żeby nie weszły, no bo analogicznie, no skoro były 2 regały na stronę, no to 2 zamrażarki na stronę wejdą, ale to na... Nie, no powinny wejść. Powinny wejść, nie powinno być schodów, aczkolwiek może być ma... No zobaczymy. Zaraz się przekonamy. 2 na pewno wejdą. A jeżeli nie tak, to bym je ustawił wtedy inaczej. A nawet by weszły 3, patrzcie. Na długość, bo ja chciałem to tak według planu zrobić. Tym razem chciałem zrobić to odwrotnie, ale widzicie, o, tak nam nie wejdą. Ajajaj, no to według mojego planu nie wejdą. No nic, no nic, no nic. Ale wejdą chociaż 3, no wiecie, lepsze 3 niż nic, nie? Teraz zobaczymy, jak to się tu skomponuje. No nic, myślałem, że wejdą 4. Dobra, czyli musimy przesunąć, bo to ja nie chcę, żeby ona tak aż chamsko wystawała, ale tu też nie chcę, żeby było za ciasno, bo tu często biegam, także... No bo... Tak się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, widzowie, bo można by zrobić jeszcze takie coś. Jeżeli one nie wejdą mi tak... Bo widzicie, no nie zawsze jest tak, jakbym sobie tego życzył. Milimetr zabaraknie i jest problem, ale od biedy... Ja wiem, że to teraz kijowo wygląda z tymi półkami, no ale z drugiej strony... No przecież nie zdejmę tych półek tak, o, no tu jest sobie chlebek. No można by ewentualnie te półki... mam pewien pomysł jeszcze, ale czy to się uda, to zobaczymy. Żeby ładnie wyglądały te chlebki, to mam jeszcze jeden pomysł. O, zobaczcie, i tu nam by się problem rozwiązał. A co do tych chlebków, to ja nie jestem do końca przekonany. To raczej też nie wypali. To w życiu nie wypali. To już widzimy, że to nie wypali, bo tu nie wejdą 2 regały. Bo wtedy ten bym musiał przesunąć, a ten jest dla mnie ważny, żeby tu było przejście. Ale jak się uprę i przesunę kawałek? No ale przesuwać dla tego, że jest biała ściana? Nie, widzowie, pierdziele, nie przesuwa. Miała zamrażarka przy tym stać. Nie wejdzie, czy nie wejdzie, tylko czy ja chcę tu taką ciasnotę? Nie, ja tu nie chcę takiej ciasnoty przy tym chlebie. To już będzie przesada, nie, widzowie, bo widzicie, no mógłbym zrobić taką ciasnotę i te zamrażarki weszłyby tak, jak sobie życzę. Ale nie. To jedyny plan, to w tej chwili tak to wstawić. Miałem zupełnie inny plan, ale no troszeczkę nam tu miejsca zabraknie, a znowu lodówki... Nie, no nawet jakbym chciał, to zobaczcie, nawet lodówkę się już nie da przesunąć bardzo. Także to już odpada, to już musi tak zostać, to już musi tak zostać. Wiecie, my tutaj, moi drodzy, niestety musimy oszczędzać miejsce i... No i co? No i nic więcej nie wymyślę, ale mamy 3 zamrażarki. Nie, 4, przepraszam. A produkty mamy takie. Tam gdzieś była zamrażarka z lodami, więc można by wtedy to jakoś... też połączyć, że bąbelek, jakieś lody bąbelek, chociaż parę sztuk po prostu wrzucimy. Tu są lody bąbelek, tu są jakieś tam rożki, tam były też wcześniej rożki, to z drugiej strony mogły być następne lody. Truskawkowe, aha, tamte były chyba czekoladowe, no to zaraz się przekonamy, widzowie. To wtedy też i pizza mogłaby być obok pizzy. W ogóle pizzy to już mamy chyba... A my nie mamy jeszcze jednej pizzy. Czekajcie, bo mi gdzieś jedna pizza zniknęła. Czekajcie, widzowie, bo ja... O, tych pizz nawet tu wchodzi spoko, więc... Ej, co ja robię? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja nie zgubiłem lodówki z pizzą. Tu są... Dobra, te lody były. Ja po 2 kartony zamówiłem. I te bąbelki też były. No to jak były, to jeden na drugi. No, bo to były te bąbelki, to były te lody, to też jeden na drugi. Czyli co tutaj nam zostaje? Nie, tu jest cleaner, tu są ziemniaki, tam jest woda. Czyli słuchajcie, a i teraz tak. Tamta pizza jest, to jest jakaś Big Tony, no to była. To bym musiał jeszcze uzupełnić. Bo gdzieś tu się troszeczkę... Później możemy, wiecie, jak się nam sprzedadzą kurczaki, to możemy kombinować. Tu są te drugie lody, więc ja bym je chętnie przełożył i to jest ta pizza. Ale jeszcze jednej pizzy mi brakuje, widzowie.
To wiecie co? Dobra, skoro my i tak docelowo chcemy się kurczaków pozbyć, to tu już nie ma co się szczypać. To zróbmy tak. O, gdzie ja biegnę? Tu dajmy te pitce, które są. O, to. To wtedy stąd te pitce będzie można wziąć. Wolę, jak jest zamrażarka z jedną pizzą. Uwierzcie mi, że to naprawdę jest bardzo wygodne do ładowania. No dobra, no to te lody to już tam się przełoży. Zaraz coś ogarniemy, widzę. Zaraz coś ogarniemy. Już powoli do przodu. Jeszcze jedna zamrażarka nam na jedną pizzę zostaje, bo ja nie wiem, jak to zrobiłem. Nie mam pojęcia, widzowie. Tu się muszę przyznać. Wstyd. Straszny wstyd. Drogi widzu, straszny wstyd. Okropny. Bo była jeszcze pizza cheddar, która nie wiem, gdzie mi zniknęła. Znaczy sama nie zniknęła, nie? Wiecie, że samo tu nic nie znika. Musiałem jej trochę pomóc, ale jak ja to zrobiłem, to nie wiem. No to niech będzie taki dział z pizzami i oczywiście ja bym wtedy bardzo chętnie te lody przestawił jednak. Tam, gdzie były pizze na przykład, ale czy to się da? A da się, zobaczcie, jak fajnie. No, to tutaj to będzie pasowało, bo z drugiej strony są drugie lody, no to tu będą te. O. Pięknie, widzowie, zobaczcie, jak pięknie. A tu jest pełne. A, pełne. No to trudno, to już niech tak będzie. I te lody bąbelek wtedy też przełożymy. No to tutaj możemy koło pizzy coś jeszcze dorzucić. O. Jak się będą mocno sprzedawały, bo to jest raptem 12 sztuk, to nie jest dużo, widzowie. A kurczak nie wejdzie. To nie jest dużo, więc możemy zrobić duplikację którejś z tych rzeczy. Te ziemniaki wiem, że się sprzedawały i to. No to tak samo możemy zrobić duplikację. O, zobaczcie. I się pozbędziemy kartonu w ten sposób. To się nie gryzie, bo tu pizza, tu ziemniaki, to o, nawet za mało. Szkoda, że tak strasznie mało tych różnych rzeczy, słuchajcie, wchodzi do tej zamrażarek. Naprawdę jestem tym trochę tak zdegustowany, no bo to widać, że ta szyba jest o wiele wyżej i to by dwa razy więcej weszło. No dobra, czyli my jesteśmy gotowi do sprzedaży, ale nie tak hola hola, moi drodzy. Tutaj coś dodawaliśmy z nowości i była to niewątpliwie pizza, która kosztuje 9 dolarów. 83 niech będzie, dolara mniej, spoczko. I jeszcze coś dodawaliśmy, widzowie, tutaj lody. Bo tam ludzie strasznie marudzili. To dajmy to w tych cenach sugerowanych, jak leci. Okej. I czy czegoś jeszcze nam nie brakuje? Tu nie, tu raczej nic nam nie zabraknie. Jesteśmy na handel gotowi, także dzień sobie jeszcze z wami handlowy zrobię i tym akcentem wtedy skończymy dzisiejszy odcinek. Tak, takie podsumowanie, jakie obroty, bo to, że... O, tu Nutelli jeszcze można domówić. Bo to, że jednego dnia nam się upiekło i był utarg całkiem spoko, to nie znaczy, że... Czekajcie, tutaj był ten papier fioletowy, no to niech tak zostanie. A, to tu jest zielony. No dobrze, dobrze. No to niech tak będzie. Poczekajcie. No to już od razu pozdejmujemy. I widzicie kolejne półki wolne, także... Ja też nie jestem do końca przekonany, czy tam nie powinny... Teraz mi już takie głupie pomysły do głowy wchodzą, widzowie. Już zaczynam się zastanawiać, czy skoro tutaj tych półek też nie wykorzystamy, chociaż tego jednego, ale tu raczej zamrażarka kolejna nie wejdzie pod ścianę. Raczej to by się nie... To jest nierealne, widzowie. Papier i tak się musi wyprzedać, nic z tym nie zrobimy. No i to tu sobie śmiało na dole ten papier może być. No nie przez całość, no bo tutaj tutaj raczej nie, chociaż zobaczymy, przemyślę. To już nie mieszajmy. Z jednej strony będzie zielony, z drugiej będzie fioletowy, żebyśmy się kapnęli. Na jednego kartonu nie będziemy wyrzucali, to... Ja tu mogę zrobić, słuchajcie, widzowie, moi drodzy, przymiarkę. Już nie wiem, czy coś da. No dalej, właśnie, kurde. Ale bo widzicie, no to wszystko jest tutaj straszna ciasnota. Straszna ciasnota. Dobra, to już nieważne. A dobra, słuchajcie, kurczaki musimy sprzedać. Przecież my nie możemy mieć, kurde, widzowie, czekajcie. No my nie możemy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6-7 zamrażarek mamy z kurczakami. Ja myślę, że w zupełności 4 zamrażarki pod rząd starczą. Czyli wtedy, jeśli będą 4, to jest 1, 2, 3, 4. No to tutaj może być jedna na wege, druga na to tam, na te ziemniaczki, trzecia na to, no i na wszystko nam starczy i lody też wtedy rozdzielimy. Więc tutaj starczy gorzej, to wtedy, jeśli to by się zwolniło, no to... Ale i tak każda zamrażarka ma swoją... Znaczy, każda pizza ma swoją zamrażarkę. Dobra, widzowie, otwieram biznes. Już wam pokazuję. No tutaj uzupełniłem, tam żadnego szału nie ma. Tu jeszcze mamy też od biedy półkę na coś słodkiego. Troszkę mi tutaj zostało whisky, to wrzuciłem. Na dole są te niebieskie piwka. Wódka będzie tak. Piwka będą tak. 3 półki na jedno, 3 na drugie. To jest, myślę, bardzo dużo. I to w zupełności wystarczy. Nie wiem jeszcze, jak z ziemniakami sytuacja będzie. Gdzie je tam potem pozrzucamy. No gdzieś te ziemniaki też muszą być na dole. Na razie są, ale nie widzę, słuchajcie, mleka, moi drodzy. Oj, nie widzę tego mleka. A jest mleko jeszcze, to butelkowe. Dobrze, mało, bo mało, ale jest. Można karton zamówić i karton Nutelli. Możemy zamówić, nic nie stanie, moi drodzy. Oj, tutaj to przejście dla mnie to jest ważne bardzo. Jest bardzo ważne dla mnie przejście. A, jeszcze frytki, słuchajcie, widzowie. A czy my mamy wolną zamrażarkę? Nie mamy, nie? Dobra, nie będzie frytek, trudno. Bo frytek widziałem też, że nie ma. Trudno, życie, moi drodzy, życie jak w Madrycie, ale niekoniecznie tam się sprzedało winko, to możemy już domówić. No już do mnie, naprawdę, towar zamawiam, ludzie, litości, dajcie człowiekowi pracować, no przecież się nie rozdwoję. Nie znam się, nie orientuję, nie mam czasu, zarobiony jestem. No, kurde, tyłek zawracają. A, teraz tylko pracownika nie mamy, więc dobrze by było, moi drodzy, teraz może pracownika już zatrudnić do ładowania. No i zapomniałem przez ten dzwonek, co miałem zamówić, no. Wiem, że ten ser się jeszcze sprzedał, ale nie sery miałem zamówić. Kurde, miód, nie, no Nutelle, dobra. Nutelle, no już sobie przypomniałem. No widzicie, rozpraszają mnie, kurde, gagatki. Się tak nie da, 10 rzeczy. 3 kasjerów jest na kasie, to niech se gość czeka. Ma 3 kasy, kurde, to musi do pustej. Ja nie rozumiem takich ludzi, nie? Jeszcze awanturę będzie robił, zobaczycie. Jeszcze będzie awanturę robił, że musi czekać długo, ale nie, 3 kasy ma wolne, to musi iść do pustej i mieć pretensje, że jedna kasa zaje... Wiecie, że są tacy ludzie w świecie realnym, którym nigdy nie dogodzisz? To mnie czasami naprawdę przeraża, jaka to jest głupota, nie? Przecież ci kasjerzy też się na kasach nie rozdwoją. No nasi akurat w moim sklepie, ci tutaj... gagatki, to sami widzicie, że no, wolno to nabijają na kasę, więc tutaj, a po co ten ser kupowałem, to ja nie wiem. Ci tutaj akurat się zbyt nie spieszą z robotą. Czekajcie, bo tam jakaś fajna pani czeka, to chyba do mnie. O, to już te winka dokupimy, no to jak już zostało parę, to tutaj dołożymy i tak mamy pustą półkę, przy mnie chciałbym też przesadzać. Dobra. Dobra, moi drodzy, lecimy handlować, zobaczmy, może będzie... To ta pani dzwoniła, ja tutaj tak wyzywam, widzowie, tak wyzywam, że gagatki jakieś. Tylko ja nie chcę na tej kasie być. To jest niewygodnie. Umawialiśmy się, że na jeden dzień dla widza ja tu będę sprzedawał, widzowie, a tu już siedzę drugi dzień. Co to, jakaś kara od widza? Źle robię te odcinki, czy co, że ja tu za karę widzu, drogi, siedzę? Napisz mi, proszę, w komentarzu, czy ja źle robię te odcinki, że za karę tu siedzę na tej kasie. Tej odwrotnej. Tu wszystko jest po angielsku. Tu się nie da. Ja nie umiem. W ogóle nie umiem się odnaleźć tu. Zaraz zobaczycie. Skończy się tym, że ja źle ludziom powydaję. O, tu jakieś zamówionko ładne. No, pan uśmiechnięty, bo chyba wie... No nie, chyba za dużo nie zamówił jednak. O, ale kurczaka kupił. Bardzo mi miło. Chcemy się pozbyć kurczaków. Zobaczcie, $119, drogi widzu. Pięknie, pięknie to idzie wszystko. Zobaczcie, ładnie, naprawdę... Idzie ta sprzedaż, także ja się tutaj nie martwię teraz jakoś o kasę, bo nas z czasem i pójdzie. Coś tam jej będzie przybywało. I zaraz ten kredyt z wami spłacę, widzowie, drodzy kochani. A, kart. Widzicie? Ale już są zamówienia, tak no, w sumie za 100 to takie minimum, nie? Także też... O, Morawiecki przyszedł. Znowu on. Prześladuje mnie. Naprawdę, słuchajcie, są często zamówienia za 100. Tu będzie dużo, bo są 3 sushi.
204, widzowie, ale to już było chyba w dzisiejszym odcinku, czy 202 było? Ja już właśnie nie pamiętam, czy to w poprzednim odcinku, bo już mi się myli, tak jak na kasie kilka razy jestem, to już mi... O, tutaj, cieniast. 6 dolców, reszty, dobra. Słuchajcie, było już, 202 może było, albo 204, nie pamiętam, ale 250 czy tam coś na pewno nie było. 132, pięknie. Widzicie? Także zmieniło się. A utarg też był całkiem niezły, więc ciekawe, czy uda nam się zrobić teraz, jak mam cały towar, no oprócz tych frytek nieszczęsnych, bo tak to chyba nam niczego nie brakuje. Czy uda nam się zrobić te 5000 obrotu dziennego? No, myślę, że dojdziemy do takiego momentu, z którym ta dycha skoczy, ale to pewnie gdzieś w końcowej fazie. W końcowej fazie pewnie levelów, czyli to nie tak szybko, jeszcze sobie na to poczekamy. Ale 4000 już bez problemu, widzowie, jak widzicie, robimy. Ja tak się motam, bo naprawdę ta kasa jest odwrotna i tak z przyzwyczajenia już. Także bym się chętnie zamienił z pracownikiem. Nie wiem, jak to się stało, że tutaj się znalazłem. Nie mam pojęcia, jak się tu znalazłem. Taka piosenka była. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Okej. Okay. Lody się sprzedały, no to ale to tylko te kurczaki jeszcze. Na razie pracownika nie mamy, to nam nie uzupełni. No, jeszcze kurczaki, jeszcze za słabo. Słuchajcie, zmieniamy cenę. Robimy promotion. Totalne promotion, dokładam do kurczaków, słuchajcie, byleby mnie... Patrzcie, już się skończyły te ziemniaki. A tu nie ma gdzieś w kartonie? Widzowie, ziemniaki się wyprzedały. Kurde, widzicie? Te ziemniaki schodzą, one muszą mieć swoją lodówkę. Dobra, to już nie znajdziemy. To nie są ziemniaki. To nie są ziemniaki, to było coś innego. Trudno. No to się skończyły, no to nic nie poradzimy. Już nie zamówię o tej godzinie pewnie. Rano się nadrobi, tak koniec dniówki już powoli, chociaż wiecie, że na koniec dnia to zawsze najwięcej ludzi przychodzi. Dlatego mówię, nigdy nie kończcie dnia. Zaraz się robi ta 21, a najwięcej ludzi będzie mi teraz jeszcze po sklepie chodziło. Czy widzę różnicę, jeśli chodzi o trzech kasjerów? Szczerze, widzowie, nie. Według mnie śmiało by mogłoby być dwóch kasjerów plus ja pomocniczo. I myślę, że szkoda mi kasy w tej chwili z tych zarobków, żeby trzymać trzech kasjerów. Ja to myślę, że robić można tak, że tymczasowo zatrudniać, tak samo jak tych magazynierów. Ja teraz magazyniera nie mam, nie zatrudniłem, bo chcę mieć pewność, słuchajcie, że wszystkie puste półki, gdzie się znajdują, no to mi się, kurde, no nie podoba, no ale tu z tym nic nie zrobimy, widzowie, no bo co, tutaj jakbym chciał powiększyć, to by trzeba, nie, tu już bym nie chciał przesuwać, bo po co. Tu bym też ciasnoty nie chciał robić, a znowu tutaj przesuwać ten regał, to będzie za ciasno, także to, widzowie, odpada ta opcja, to od razu wam mówię, trudno, musimy sobie po prostu poradzić. Już nie chcę po raz, kurde, dziesiąty tego przestawiać, bo powiem wam szczerze, że ja tutaj właściwie nic innego nie robię, tylko przestawiam te półki. I stwierdziłem, że przecież sklep ma na siebie zarabiać tym klientom i tak to jest obojętne. To jest tylko jakiś, nie wiem, mój perfekcjonizm, że ja chcę mieć to jakoś... Ale tak naprawdę im więcej... Co ja robię? Im więcej przestawiam, tym bardziej się potem gubię w tym wszystkim. Więc według mnie, drogi widzu, to jest bez sensu. Tu nie ma co przestawiać. Trochę trzeba wyprzedać pewnych rzeczy, typu tych papierów toaletowych. Będą... O, tutaj te nowe rzeczy widzę, że już kupują. Ten ryż kupują. Także zobaczymy, jak to ogarnę. Będę obserwował po prostu. No na pewno te keczupy, te ostre sosy muszą w taki sposób stać, bo jak widzicie, one się sprzedają dobrze. Tak analogicznie pieprz i sól, tak, ale bez dołu, bo tam jak najbardziej mogą być ziemniaki, pyreczki nasze. U, tu pani Trzywinka, widzę pizzę, to widzę, dobra impreza się szykuje, droga pani. A za zarobek? 127? 127. I zero reszty. No, także widzicie, są zamówienia. Ciekawe, jaka będzie kwota, dlatego z wami już zostałem na tej kasie, żeby wam pokazać, jaka wyjdzie kwota dzienna, jak uzupełnię o te nowe produkty. Martwi mnie tylko to, że
Jeszcze te kurczaki tu są. Nie możemy się ich, kurde, pozbyć. Może następnego dnia ja sam się ich pozbędę. I wtedy pomyślę, słuchajcie. Pomyślę, jak te kurczaki tutaj zrobić, żeby to wszystko pasowało. No na pewno chcę to też mieć tematycznie, no to już cudów nie ma. No te lody ewentualnie, jeżeli tu są rzeczy słodkie, no to tu ewentualnie lody powinny być. No i może tak zrobię, wtedy to te pizze, a przecież te pizze też pasują do tych zapiekanek tam w lodówkach, nie? Więc jakby no tak źle, tak niedobrze. No. Dobra, koniec? Koniec, skończyli pracować. Enter, no to uwaga widzowie, jaką mamy sprzedaż? Czy pobiliśmy rekord z poprzedniego dnia? Też mamy 4400, ale nie wiem, czy czasem o ciupinkę nie mamy więcej, bo prawie 4500. Także zobaczcie, jaki mamy ładne dzienne obroty. Jeden produkt był niedostępny, no to pewnie mowa o frytkach, bo frytek nie mieliśmy. Także to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Drogi widzu, bardzo cię poproszę o zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów, dla rozwoju. Bardzo ci dziękuję, bo dzięki temu mój kanał się rozwija i dotrzemy do większej ilości osób. No, podsumowując ten odcinek, fajnie idą obroty, fajnie idzie kasa, coraz wolniej się wbija ten poziom sklepu, więc już na pewno tak szybko nie zrobimy kolejnej licencji, ale śmiało byśmy byli na nią gotowi, bo mamy półki. Także troszkę chyba wybiegłem do przodu, mi się wydaje, jeśli podsumowując to, co zrobiłem, to wybiegłem do przodu. To może być dobrym określeniem. Może jak sprzedam te kurczaki, to się okaże, że 3 zamrażarki na kurczaki też wystarczą i każda z innych rzeczy to po jednej. I że wcale tamte niepotrzebnie tam stoją. Też tak może, drogi widzu, być, bo mi się strasznie też to nie podoba i tak szczerze mówiąc, to już te regały, nawet jeśli by one były puste, czy nawet jeśli na nich papier toaletowy stał, to wyglądały 100 razy lepiej niż te zamrażarki tutaj. No ale to jest, widzicie, czasami trzeba w życiu podejmować takie rzeczy, które są tymczasowe, żeby jakoś sobie poradzić, załatać, że tak powiem, dziurę, żeby zarobić. No i tyle, no. Troszkę taka amatorka, wiem, ale daje efekty, nie? Daje efekty. A, mieliśmy kredyt spłacić. Dobrze, widzu, drogi, to już spłacamy kredyt. Zobaczcie, razem spłacimy ten kredycik. Nie będziemy się szczypać, bo ja to tak robię. Ja to tak robię zawsze, żeby naprawdę nie zbańczyć. Kredyty traktuję jako ostateczność i w jakimś tam ważnym celu, typu zawsze związanym z towarem, ale zawsze sobie w głowie układam następny dzień, proszę bardzo, kredyt spłacony i spłaciłem 4,5 tysiąca kredytu. Także nie spłaciłem 6, tylko 4,5, czyli pewnie jedną ratę już miałem zapłaconą. Albo mam w ratach. Albo mam w ratach, widzowie, tą ratę pewnie. A, to już mam 2 raty, widzicie? To już to i dlatego nie warto. Dlatego nie warto, nie będę płacił. Spłaciłem kredyt, na razie rat nie płacę, a billingów też na razie nie płacę. Niech poczekają, ja mogę czasem, raz na jakiś czas mam kasę, to spłacam, tam pierdzielę złodziei, ja tu muszę lody zamówić, wiecie, jakoś ogarnąć w tym sklepie, żeby był towar. Także właśnie będę ogarniał, widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze raz gorąca prośba o zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem. Także trzymajcie się, moi drodzy, do następnego, cześć!